witam w kolejnym filmie. O, widzę, że już jedzie, to ustawię się później. Przyjechałam na trochę na punkt widokowy oraz trochę może zajrzę do Muzeum Emigracji. Już trochę nie byliśmy. Ostatnio w ogóle nieudana tutaj była wizyta, jak byliśmy, także może trochę zajrzę w te miejsce, które jeszcze chciałam zajrzeć. Idę na chwilę na wybrzeże tutaj. Można tutaj fajnie poobserwować. Czasami jest loteria, co tam przypłynie. Czasami można posprawdzać. Jakieś wycieczkowce, nie wycieczkowce, na przykład latem. Jakieś generalnie to jest co chwilę jakiś wycieczkowiec. No i udało się na niektóre zobaczyć. Nie mówię, że że tak powiem, na każdy było przebywanie, ale trochę się udało. Jak moja mama u nas była, to też byliśmy, jeden moja mama też widziała kiedyś, jak z moim tatą i z moją mamą, moim tatą byliśmy tutaj we czwórkę, to trafiliśmy, w ogóle nie sprawdzaliśmy, trafiliśmy, mieli fajną atrakcję, bo na wiele rzeczy trafili, wówczas byliśmy. No tak różnie jesteśmy, czasami coś trafimy, czasami nie. Natomiast zawsze fajnie po prostu poobserwować tutaj różne miejsca, nawet takie stałe. Jak to fajnie wygląda, no nie wiem, chociażby główki portowe. A, tylko jeszcze jak to pokazać? Widać? Nie widać? Chyba widać. Może jak ściemy, to będzie bardziej widać. O! I zaraz jeszcze tutaj właśnie z tyłu widać żurawie i budynek dawnego dworca morskiego, aktualnie Muzeum Emigracji, właśnie żurawie z tyłu. Tutaj mamy jakieś radary, nie radary. Idę tam jeszcze zobaczę. Ja mam ze sobą świąteczny flakonik, dlatego że ja w ogóle pachnę jak święta, bo ja świętami, tak jak już kiedyś wspominałam, żyję dużo szybciej i święta się kończą, a ja dalej świątecznie. Dużo, dużo wcześniej, do dużo, dużo później, a grudzień to już w ogóle, więc nieważne co robię, idę, jadę, coś szykuję, nie szykuję, tworzę, cokolwiek, w domu, jestem w domu, ta muzyka świąteczna, na przykład z Kevina towarzyszy, oglądam świąteczne filmy, świąteczne potrawy, już często barszcze, nie wiem, krokiety, z kapustą i grzybami, pierogi z grzybami leśnymi trafiłam, fajne. Trafiliśmy do restauracji, gdzie już było takie menu świąteczne. O, to będzie pięknie widać. Zaraz pokażę. Z przyjemnością tworzę te świąteczne zapachy, używam tych świątecznych zapachów, świąteczne klimaty, różne rzeczy tak naprawdę, wizualne, smakowe, zapachowe, różnego typu, miejsca, nie miejsca. Fajnie się tworzy przy tej muzyce świątecznej, przy tych świątecznych, wizualnych rzeczach, te świąteczne zapachy, świątecznie się oznacza, dekoruje i tak dalej. Świąteczny zapach, który jeszcze nie do końca ma nazwę, ale zabrałam flakonik, jest już poznaczany, dekorowany, ale jeszcze nie do końca ma nazwę, ponieważ dumam, czy to będzie esencja resina navideña, czy de navidad. Nie wiem, mikstura esencjonal, jeszcze mam trochę wersji, wiesz, to jest w sumie taka wersja trochę mikstura de las navidades, mikstura Boże Narodzenie, ale w takiej wersji bardziej esencjonalnej, gęstej, słodszej, opartej na dużej ilości, dużo większej niż w pierwotnej mikstura de las navidades, właśnie dużej ilości bardzo gęstej, słodkiej żywicy jodłowej. To jeszcze może pokażę. Zimno, także idę do muzeum trochę się zagrzać. No, tam też zresztą jest taki przeszklony punkt widokowy, gdzie właśnie w ciepłym miejscu można sobie jeszcze poobserwować. Także ogólnie tutaj jest nazwa Fair Play. Ogólnie z nazwą jeszcze pomyślę, jest jeden z zapachów tych świątecznej szacie, tych świątecznych flakonikach dekorowanych, oznaczonych tym właśnie 20-metrowa buteleczka z drewnianym korkiem. Pamięć trochę zapas, ale jeszcze na inne się skusiłam. Na przykład trafiłam, już odebrałam, już sprawdziłam, już tutaj domówiłam. Takie piękne buteleczki, bardzo minimalistyczne. W przepięknym takich odcieniach, trochę niebieskie, trochę w granaty. Takie trochę kolory otchłani. Właśnie ten zapach, ten flakon, Boże, chcę ulokować między innymi mój zapach Incense Marino. Przepiękne, nadmorskie, nocenicze, otchłaniowe. Kadzidło, no przepiękny zapach. Jeden z zapachów nadmorskich, który ogromnie mi się podoba, jestem z niego mega dumna.
będę opowiadała o tych moich nadmorskich klimatach, zawartych w zapachach, o całej takiej miniserii, też obiecałam pizzę Agnieszce, akurat nie Agnieszce Pannie z Gór, ale innej Agnieszce. Także będzie ten filmik. A z kolei, jeżeli chodzi o właśnie Agnieszkę z Panny z Gór, to wiem, że będzie sprawdzać moje zapachy, między innymi oparte o kwestie migdałowca. Migdałowcem mi zależało właśnie, udało mi się zdobyć zapas tego fenomenalnego składnika, który jest zawarty w tych trzech wersjach Almendro, przypomnę, pierwsza to Mundarin Noel, druga Amarillo i Almendro Orange ostatnia. No nic, nie wzięłam znowu rękawiczek, także idę do środka, później dokończę, flakonik pokażę, bo ma być to wyzwanie w każdym odcinku tego odliczania, jeden flakonik świąteczny, nowy zapach, także ten, który jeszcze ma nazwę nie do końca, ale tak jak mówię, już powiedziałam o nim, jeszcze tylko pokażę. To jest klimat bożonarodzeniowy, tylko w takim gęstszym wydaniu, duża ilość żywicy słodkiej, jodłowej. Są różne iglaki, są pierniczki, różne korzenności, cynamony, niecynamony, pięknie lokowana naturalna mandarynka. Dużo klimatu właśnie z mikstury de las Navidades, ale gęściej, z dużą ilością żywicy jodły, dużo większą. O, tutaj muzeum też trochę dekorowane świątecznie, nie wiem czy widać. Bo nie wiem, czy mi się to uda wyzwanie do końca doprowadzić, bo już nie mam zapasu tych odcinków. Czasem takie nagrywane trochę z marszu. Ale też na koniec chciałam pokazać, że przed wyjazdem te 24 flakoniki świąteczne zapachy, właśnie w tych świątecznych flakonikach oznaczane, takie całe zestawienie, no też nie wiem, czy mi się uda. Ojoj. Tak wygląda muzeum w środku. To jest bistro, które bardzo lubimy. Nie mam czasu zajrzeć. Nie, na chwilę tutaj jeszcze do księgarni. Udało mi się coś fajnego trafić w księgarni. Między innymi fajną koszulkę dla Darka. Ale też notatnik na podróż. Będę notowała nowe, taki właśnie nie za duży, nadmorski, minimalistyczne notowania. Właśnie jakichś takich pomysłów na kolejne zapachy serii, nie tylko właśnie jakichś różnych spostrzeżeń słyszane właśnie w trakcie podróży. Udało mi się już utrafić dla prezencie, na prezenty fajne takie mniej pospolite magnesy. Tutaj mamy właśnie punkt widokowy. Tam jeszcze jest w tym przeszklonym. A tutaj jeszcze taki otwarty. Też można sobie fajnie poobserwować. Idę jeszcze tam. Flakonik to ja chyba pokażę w muzeum. Też nie wiem, kiedy ja pasowo widać. Tak wygląda właśnie ten szczególny widokowy przeszklony. Tylko tu lepiej nie patrzeć w dół. Trzeba zaraz się no to jeszcze nie ma dramatycznych wrażeń. Dzisiaj fajnie widać w tam gdzie byłam wcześniej. Czyli tam gdzie jest ten zewnętrzny jeszcze otwarte. Jak tam stoję z czasem, odezwę się może z muzeum, już tej części zasadniczej. To jeszcze jest taki okaz w jednym holu tu, przed typowym wejściem.
chyba coś spauzowałam źle. Właśnie, najpierw, że powtórzę, właśnie taki zakupoholik pozytywny, z dala oczywiście, tak jak od zawsze w sumie, z dala takich pospolitych rzeczy, powtarzalności, ale właśnie takie rzeczy rękodzieło, rzeczy właśnie autorskie, rzeczy rzemieślnicze, rzeczy właśnie takie minimalistyczne, właśnie te wszystkie minimalistyczne, rzemieślnicze, nie wiem, ozdoby, bombki, niebombki, rzeczy rzemieślnicze z Madagaskaru, właśnie takie rzeczy rękodzieło, które ma ogromną wartość, właśnie te maskotki robione na szydełku, które są właśnie takie totalnie inne od pospolitości, właśnie jedyne w swoim rodzaju, właśnie rzeczy, w których jest ładunek emocjonalny, w których jest, w których po prostu jest dusza. Jest ta rzemieślniczość, jest ta też immanistyczność i ta jakość i no, z dala od tej wszechobecnej pospolitości chińszczyzny.